Czy można wykorzystywać ambonę do głoszenia poglądów na temat wychowania dzieci bez poparcia swoich słów własnym doświadczeniem, a nie tylko cudzym? Dziewczyna lat 17. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za to pytanie, które stanowi jakby taką preambułę, pewien wstęp do naszych dzisiejszych rozważań na temat rodziny, rozważań prowadzonych z samego założenia w kategoriach wiary. Ja bym chciał nawet to pytanie bardzo ważne nieco rozszerzyć. Tu nie chodzi tylko o problem wychowania, ale mówienia także właśnie o małżeństwie i rodzinie i stąd niekiedy zarzut, co ksiądz, tym bardziej biskup, może o tym powiedzieć, będąc, żyjąc w celibacie. I jako odpowiedź dam to, co napisał wówczas bardzo młody biskup pomocniczy krakowski Karol Wojtyła, kiedy w roku 1960, a więc już ponad pół wieku temu, 53 lata temu dokładnie, publikował książkę Miłość i odpowiedzialność. I zdając sobie sprawę doskonale z tego, że ten typ zarzutu może mu być postawiony, pisał tak. Źródłem mojej refleksji są jakby takie dwa strumienie. Pierwszym jest doświadczenie pośrednie. Pośrednie dlatego, że jako duszpasterz staje, i tu prawie że cytuję dosłownie jego stwierdzenie, częstokroć oko w oko z problemami seksualności. Właśnie jako duszpasterz. I co więcej, to, że stoję wobec tych problemów, wskazuje jednocześnie na to, że nie jest to sprawa jednostkowa, wyjątkowa danego człowieka, danej rodziny czy małżeństwa, ale rozszerza się poprzez nieraz bardzo szeroki krąg osób, z którymi mamy do czynienia, z którymi się spotykam. Nie jest to zatem moje spojrzenie tak jednostkowe i tak szczegółowe, jak byłoby w przypadku na przykład lekarzy. Ale jest. A za tym gdzieś jeszcze w tle stoi przecież doświadczenie mojej rodziny, z której wyrasta. I drugie źródło, czy drugi strumień. To Ewangelia i przedłużenie jej Ewangelii poprzez nauczanie Kościoła. To jest bardzo ważny, bardzo istotny moment, poprzez który ja nie tylko mogę i mam prawo, ale w jakiejś mierze obowiązek zajęcia głosu w tych bardzo ważnych sprawach. To odwołanie się do książki Miłość i odpowiedzialność jest jakby w jakiejś mierze odpowiedzią i na to pytanie, które zostało przed chwilą postawione i próbą wyjaśnienia, dlaczego ja dzisiaj staję wobec was, moi drodzy, właśnie żyjący w małżeństwach, w rodzinach, wobec młodzieży i dzieci i o tych sprawach związanych właśnie z tym tak ważnym zagadnieniem pragnę coś powiedzieć. I jakby przedłużenie tego, co pisał Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność. Jego nauczanie już jako papieża Jana Pawła II. Nauczanie, które chciałbym sprowadzić do trzech takich stwierdzeń będących pewnym kluczem także naszego dzisiejszego myślenia. Pierwsze stwierdzenie, które znajdujemy w jego pierwszej programowej encyklice Redemptor Hominis z 1979 roku. Drogą Kościoła jest człowiek. A więc wszystkie sprawy ludzkie wyznaczają też drogę, którą musi kroczyć sam Kościół i jego nauczanie. Kilkanaście lat później, w roku 1994,
publikując słynny list do rodzin, Jan Paweł II napisał, że rodzina jest drogą Kościoła. I to drogą pierwszą i pod wieloma względami najważniejszą. Owszem, człowiek, ale człowiek wyrastający z rodziny i w rodzinie osadzony. I po trzecie, też stwierdzenie wzięte z jego listu do rodzin. Odwołując się do pewnych haseł oświeceniowych, Jan Paweł II stwierdził, nieszczęściem współczesnej cywilizacji, całej nowożytności i współczesności jest to, że uważa się, że być bardziej człowiekiem znaczy być tylko człowiekiem. Bez odniesienia go do Boga i do nauki o człowieku, o rodzinie, o małżeństwie, jaką nam przekazał Pan Jezus w swojej Ewangelii. I właśnie chodzi o to, żeby także dzisiaj starać się odejść od tego swoistego ograniczenia, które sobie świadomie czy podświadomie narzucamy. Ograniczenia, by mówić o człowieku i próbować go zrozumieć tylko i wyłącznie w kategoriach własnego rozumu. Nie. My chcemy przede wszystkim na tego człowieka, który kroczy drogą rodziny i małżeństwa, spojrzeć przede wszystkim w świetle nauczania Pana Jezusa właśnie dlatego, że jest to nauczanie najbardziej istotne, najbardziej głębokie i właśnie ono daje tę możliwość jedyną i ostateczną, że jeżeli człowiek pójdzie za tym nauczaniem, naprawdę będzie bardziej człowiekiem. Czy Jezus ustanowił sakrament małżeństwa podczas wesela, na którym dokonał pierwszego cudu? W jaki sposób i w którym dokładnie momencie to nastąpiło? Chłopiec lat 16. Niewątpliwie obecność Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej w tak szczególnym momencie, jakim był ślub tych dwojga młodych ludzi, nieznanych nam z imienia i nazwiska, wskazuje na rzecz niezwykle istotną. Nauczanie Pana Jezusa i Jego potwierdzenie tego nauczania przez pierwszy cud dokonuje się w kontekście małżeństwa, a dalej jeszcze rodziny. To jest niezwykle znamienne. Zaprosili Pana Jezusa właśnie na to swoje święto. I była tam jeszcze obecna Matka Najświętsza. Pan Jezus chciał przez to powiedzieć, jestem z wami, małżonkowie i rodziny. Jestem też jako ten, który chce być dla was dobrym pasterzem, który was naucza, czym małżeństwo jest w zamyśle Bożym. I stąd trzeba na to jego pasterzowanie takie szczególne spojrzeć także poprzez dyskusje, jakie miał na temat małżeństwa z faryzeuszami, którzy mówili o tym, że przecież Mojżesz ustanowił instytucję listu rozwodowego. Apostołowie nawet mówili, że jeśli tak się ma sprawa z rodziną, to jest prawie, że niemożliwe do zaakceptowania i życia zgodnie z nakazami Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi, na początku tak nie było. W zamyśle Bożym była jedność i nierozerwalność związku między mężczyzną a kobietą. I Pan Jezus ustanawia to jako wymóg życia małżeńskiego, jedność i nierozerwalność, uświęcając swoją obecnością i swoim nauczaniem właśnie ten związek, pokazując jednocześnie, jak bardzo rzeczywistość małżeństwa i rodziny wpisana jest miłość,
której On, Jezus Chrystus, jest najpełniejszym objawieniem, miłość Boża, miłość Boga Stwórcy. Miłość, która naznaczona jest także rzeczywistością krzyża. To wszystko składa się na to wielkie błogosławieństwo, jakie swoim nauczaniem, swoimi wielkimi czynami, zwłaszcza myślę tutaj o cudzie w Kanie Galilejskim, ustanawia Pan Jezus, by pokazać, jak ważne w oczach Bożych jest samo małżeństwo i wynikająca z niego rodzina. I jeszcze jedna rzecz. Słowa świętego Pawła, które znajdujemy w jego liście do Efezjan, że jest to rodzina, małżeństwo zwłaszcza, wielką tajemnicą wiary. Wielką tajemnicą, na którą trzeba właśnie spojrzeć poprzez pryzmat wiary. I to być może dla tamtych ludzi szokujące porównanie ścisłości, intymności, związku małżeńskiego i świętości jednocześnie z tą szczególną relacją, jaka wiąże Chrystusa z Jego Kościołem. Chrystus i Kościół. Kościół w języku i greckim, i łacińskim. Eklezja jest w rodzaju żeńskim, więc to porównanie staje się tym bardziej bliskie i zrozumiałe dla tych, którzy słuchali czy odbierali to porównanie w języku oryginalnym. Chrystus, który kocha swój Kościół, oddaje za niego swoje życie, chce, żeby był to Kościół święty i piękny. I Kościół z drugiej strony, oblubienica Chrystusa, która chce mu być we wszystkim wierna i która chce iść za jego nauczaniem i za jego miłością. To jest właśnie ta wielka tajemnica wiary, którą Paweł odnosi do tego szczególnego związku, jaki powinien w zamyśle Bożym, zwłaszcza w nauczaniu Chrystusa, urzeczywistniać się w odniesieniu do każdej rodziny, a jeszcze bardziej każdego małżeństwa chrześcijańskiego. Jak powstaje chrześcijańska rodzina i czym się charakteryzuje? Kobieta lat 21. Gdzie są granice między rodziną biologiczną a rodziną wspólnoty katolickiej? Kobieta lat 22. W tych dwóch pytaniach kryje się właściwie najbardziej istotny problem. Czym jest małżeństwo i czym jest rodzina, tak jak to widzi Pan Jezus, jak naucza Kościół, a jak to wygląda w rzeczywistości świeckiej? Zacząłbym od pewnego języka, który dzisiaj do nas dochodzi i którym posługuje się przede wszystkim świat laicki. Ten język mówi bardzo wiele, zwłaszcza gdy chodzi o to, co stanowi szczególny związek między kobietą i mężczyzną w małżeństwie i co potem jest owocem tego związku, mianowicie dzieci, tworząca się rodzina. Otóż język świecki, język dokumentów, zwłaszcza unijnych, Unii Europejskiej, redukuje całą rzeczywistość prawie do życia zwierzęcego. Mówi o reprodukcji, mówi o zdrowiu reprodukcyjnym. W tym języku unijnych dokumentów, które stają się także jakby archetypem, wzorem dla dokumentów powstających także w naszej polskiej rzeczywistości. Nie ma czegoś takiego jak miłość małżeńska, jak płodność małżeńska będąca owocem miłości żony i męża. I już w tym słownictwie samym, intuicyjnie przynajmniej,
wychwytujemy zasadniczą różnicę i godność szczególną, jaka jest czymś typowym dla nauczania kościelnego o małżeństwie i rodzinie. Ale nie chodzi to tylko o nauczanie, ale także pewien sposób urzeczywistniania się właśnie małżeństwa i rodziny, jeśli te dwie wielkie, święte instytucje pragną w konkretnym życiu konkretnych kobiet i mężczyzn znaleźć swój kształt prawdziwy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Ono jest przede wszystkim wplecione w to, co nauczał już Paweł VI, a co tak bardzo rozwinął, zwłaszcza Jan Paweł II, mówiąc o cywilizacji miłości, o kulturze miłości. Cywilizacji miłości i kulturze miłości, które zaczynają się właśnie od małżeństwa i od rodziny. A można mówić o cywilizacji, a bardziej jeszcze głęboko o kulturze miłości, wtedy, kiedy te sformułowania znajdują najpierw zastosowanie czy odniesienie bardziej do miłości Boga Ojca, który stwarza świat cały jako dzieło swojej miłości, a zwłaszcza z miłości powołuje do życia mężczyznę i kobietę i chcą, aby oni tworzyli jedno ciało, aby byli płodni, zaludniali ziemię, czynili ją sobie poddaną. I dlatego w liście do rodzin Jan Paweł II pisze o czymś niezwykle istotnym. Z jednej strony prawdą jest, że życie, że ludzkie rodzicielstwo biologicznie jest bardzo podobne do życia biologicznego innych stworzeń. Ale jedynie ludzkie rodzicielstwo jest w swojej istocie podobne także do rodzicielstwa Boga Ojca. A więc nie degradacja człowieka do poziomu zwierząt. To, co właśnie mamy w tym języku dokumentów unijnych mówiących o reprodukcji, o zdrowiu reprodukcyjnym kobiety i tak dalej. Nie. Tu jest mowa o tym, że rodzenie dzieci w małżeństwie, tworzenie rodziny jest prokreacją, przedłużaniem dzieła stwórczego samego Boga. I jeszcze jedno bardzo ciekawe rozróżnienie terminologiczne, ale bardzo istotne, jakie znajdujemy w tym dokumencie. Między komunią a wspólnotą. Opisując bowiem życie małżeńskie i życie rodziny, Jan Paweł II posługuje się najczęściej właśnie tymi dwoma terminami. Najpierw komunia, komunio po łacinie. To ta jedność dwojga, dwóch osób, ja i ty, niezwykle ścisła, która z samej swej istoty wychyla się ku wymiarowi szerszemu, społecznemu i dlatego możemy mówić o wspólnocie. Komunione, comunitas. Komunią jest wspólnota, ta jedność małżonków. To wychylenie się ku życiu społecznemu to coś, co się dokonuje poprzez rodzenie dzieci. Ale właśnie dlatego, że są dzieci, że jest rodzina, to ona także w swoim kształcie jest przeniknięta gdzieś głęboko komunią osób. I bywa też, także też tak, że ta ścisła komunia, jaka jest w przypadku matki i dziecka, zwłaszcza przed urodzeniem tego dziecka, ona rzutuje
na wspólnotę, jaką w tym momencie tworzą ona, dziecko i mąż i ojciec. Te dwie rzeczywistości komunii i wspólnoty przenikają się nawzajem właśnie w rzeczywistości małżeństwa, o którym mówi Chrystus i o którym naucza Kościół. I sami czujemy z jednej strony, jak głęboko ludzka i człowiecza jest ta nauka o małżeństwie i rodzinie i jak właściwie obraźliwa dla godności człowieka jest ta terminologia mówiąca tylko o reprodukcji. Z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, że żeby uchwycić właśnie ten element komunii i wspólnot w małżeństwie i w rodzinie. Po pierwsze, brzmi to pięknie. I to pięknie, chociaż trudne do zrealizowania, może być, ale jest też całkiem niemała przestrzeń słabości, grzechu i dlatego konieczność, by nam rzeczywistość małżeństwa i rodziny, i małżonkowie, i ci wszyscy, którzy tworzą Kościół, patrzyli, zwracając się do Boga i to klęcząc. Bo to wszystko jest łaską, która może się stać naszym udziałem, udziałem małżonków i rodziny, dzięki Bożemu błogosławieństwu, o które trzeba nieustannie Boga prosić. Przenikać swoje myślenie, swoje życie właśnie tym nastawieniem się na Boga. I jeszcze jedna rzecz. Znowu troszkę w terminach filozoficznych. Sformułowanie z listu do rodzin. W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Jest coś takiego jak biologia opisująca powstawanie człowieka, jego rodzenie się. Jest to wymiar przyrodniczy w jakiejś mierze, naukowy w tym sensie, że związany z naukami szeroko związanymi z życiem człowieka zwłaszcza. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że za tym wszystkim jest tworzenie się, rodzenie ludzkiej osoby. Kogoś jedynego, wyjątkowego, niepowtarzalnego, stworzonego od chwili poczęcia już na Boży obraz i Boże podobieństwo. I rodzice muszą zdawać sobie sprawę już od momentu poczęcia dziecka. To dziecko jest chciane przez Boga, nie tylko przez nich. Jest chciane przez samego Boga, a oni mają jakiś szczególny udział w tym chceniu Boga, by był nowy człowiek. I tutaj wraca jak echo cudowne powiedzenie świętego Ireneusza z II wieku: Gloria Dei Homo Vivens. To, co jest przejawem czci, chwały Bożej, to człowiek, który żyje. Rodzice, dając życie dziecku, przyczyniają się także w tym sensie do chwały oddawanej samemu Bogu. A z drugiej strony to dziecko, które się rodzi, staje się jakimś wielkim zadaniem dla rodziców, by obdarzyć go tym wszystkim, co najpiękniejsze, miłością, aby ono dochodziło do swojej pełni. Do swojej pełni, tak jaką chce Pan Bóg. Na Boży obraz i Boże podobieństwo. Wzajemne się cudowne przenikanie tego, czego Bóg chce, co może uczynić człowiek i wielka szansa wzrastania w człowieczeństwie małżonków, dzieci, całych rodzin. Często słyszę w Kościele sformułowanie: rodzina kościołem domowym. Jak mam to rozumieć? Kobieta lat 39. W jakiejś mierze to, co mówiłem przed chwilą, wpisuje się w rzeczywistość
tego, co się określa kościołem domowym, chociaż to stwierdzenie jeszcze bardziej uwypukla zadania rodziny, a zwłaszcza rodziców wobec dzieci. Samo sformułowanie ecclesia domestica jest antyczne. Znajdziemy już to sformułowanie u ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ono wskazywało to sformułowanie raz, że te kościoły pierwsze, pierwotne były małymi wspólnotami. Wspólnotami na kształt rodziny. Rodziny Bożej, która swój sposób myślenia i życia kształtuje według Ewangelii. Ale potem rzeczywiście pojawiło się już bardziej teologicznie wypracowane pojęcie kościoła domowego i myślę, że już takie bardzo głębokie sformułowanie znajdziemy w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie jest mowa o tym, że chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego kościół, dlatego dom rodzinny słusznie nazywany jest kościołem domowym, czyli wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. Tym szczególnym środowiskiem, gdzie ma miejsce wychowanie religijne, pierwsza katecheza, pierwsza szkoła wiary. To jest właśnie kościół domowy. Dlaczego tak trudno otrzymać rozwód w kościele? Dlaczego kościół nie gromi z ambony przemocy w rodzinie, a skupia się na in vitro, homoseksualizmie i innych mniej ważnych rzeczach niż rodzina? Dziewczyna lat 17. Jak widać, to pytanie było dwuczęściowe. I pierwsza część jest związana właśnie z tym, że w Kościele tak trudno rozwód otrzymać. Otóż Kościół nie zna czegoś takiego jak rozwód. Są natomiast sytuacje, kiedy proces kanoniczny może dojść do stwierdzenia, że małżeństwo zawarte między jakąś kobietą i mężczyzną od samego początku było nieważne. To jest po prostu stwierdzenie o nieważności związku, który kiedyś powstał, okazuje się, że on nie, z takich czy innych powodów nie spełnia wymogów tego związku małżeńskiego, o jaki w Kościele przede wszystkim chodzi. A że to udowodnić nie jest wcale taką prostą rzeczą, to oczywiście związane jest z trudnością niemałą i dlatego właśnie w cudzysłowie można powiedzieć, tak trudno w Kościele o rozwód, ale raz jeszcze powtarzam, w Kościele rozwodów nie ma. Natomiast druga część pytania odnosi się do kilku kwestii związanych z rodziną. I tutaj można rozważać, co jest bardziej istotne dla kształtu, dla życia rodziny, co jest większym dla tej rodziny zagrożeniem. Czy przemoc, czy właśnie homoseksualizm, czy in vitro. Ale czy to są mniej ważne rzeczy? Boję się, że nie. Boję się, że w świetle tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, w świetle współczesnej kultury, a właściwie takiej cywilizacji, pełnej zdemoralizowania, ale także gdy chodzi o pewne ustawodawstwo, są to zagrożenia ogromne. Zapewne różnie to wygląda w różnych rodzinach, sposób postrzegania zagrożeń, bo być może jakieś to bezpośrednie zło czy przemoc staje się bardziej ewidentne i bardziej bolesne niż to, co z zewnątrz przychodzi jako zagrożenie. Ale bym wcale tych tak zwanych innych rzeczy nie lekceważył. Zresztą o tym będzie mowa w dalszych moich odpowiedziach na pytania, o które wiem, że będą.
Według naszej wiary wszystkie bliższe kontakty cielesne są dozwolone, nie są grzechem, dopiero w małżeństwie. Czy nie jest to spowodowane kultywowaniem zwyczajów i tradycji zapoczątkowanych dawno temu? Czy z biegiem czasu można byłoby dostosować sprawy relacji międzyludzkich do zmieniającego się świata? Kobieta lat 18. Czemu Kościół uważa, że współżycie i miłość po ślubie są lepsze niż te przed ślubem? Przecież ludzie żywią do siebie takie samo uczucie. Kobieta lat 19. Czy pod naciskiem społeczeństwa Kościół może zmienić zdanie, na przykład na temat związków partnerskich czy in vitro? Kobieta lat 19. Jest rzeczą znamienną, że te pytania padły ze strony osób należących do młodej generacji, 19-20-latkowie. Nie dziwmy się, że tak jest, ponieważ dzisiaj jest właśnie taka szalona presja na młodych, presja wyrażana pod hasłem postępu i tego Kościoła, który nie rozumie współczesnego świata, jest taki okropny, taki opresyjny i nie pozwala być sobą i nie jest już przestrzenią wolności. Otóż warto wiedzieć, że kształt życia małżeńskiego, o którym mówił Pan Jezus i który przyjął od samego początku Kościół, był wyzwaniem dla tamtego czasu. I to radykalnym znakiem sprzeciwu dla tamtych pogańskich zwyczajów. I ci chrześcijanie walczyli o Boga w swoim życiu, ale w konsekwencji także walczyli o pewien kształt swojego życia małżeńskiego i rodzinnego. Zwyciężyli ostatecznie dzięki swej wierze. I to jest jedna rzecz. Druga. Patrzymy na rodzinę i małżeństwo, staramy się patrzeć tutaj dzisiaj w kategoriach wiary. Kościoła, który jako oblubienica Chrystusa chce być wierny nauczaniu swego boskiego oblubieńca. Gdzie tu jest miejsce zatem na to, żeby odejść od oblubieńca i zdradzić go? Jeśli się kocha, a Kościół musi kochać Chrystusa, gdzie tu jest nawet jakaś mała przestrzeń, by pójść z tak zwanym prądem czasu, postępu i odejść od najbardziej fundamentalnych zasad określających życie małżeńskie i rodzinne. I dodam tu jeszcze jedną rzecz. Chrześcijaństwo zna takie powiedzenie, które zrodziło się już dawno, dawno temu i które odnoszone jest do różnych rzeczywistości. Stat crux dum volvitur mundus. Stoi krzyż, mimo że zmienia się świat. To nie Kościół ma się zmieniać, przystosowując się do zmiennych mód i kaprysów świata. To Kościół, trwając przy krzyżu, niezmiennie, idzie z posłaniem Ewangelii, by zmieniać ten świat. Więc żadne kapitulanstwo, ani żadne uchylanie się czy odchodzenie od zasad, by być zgodnie z obowiązującą, czy to polityczną poprawnością, czy modą. Nie. To trwanie przy Ewangelii, by nią, tą Ewangelią, przemieniać obraz świata dla dobra człowieka. I to jest jakby jedna część odpowiedzi na te pytania, które padły. Druga część to odnosząca się do pewnej koncepcji miłości, która w tym pytaniu zabrzmiała, mianowicie uczucie jest ciągle to samo. Tylko że miłość to nie jest tylko uczucie. Miłość to jest gotowość do trwania na dobre i na złe.
uczucie przemija, ma różne stopnie nasilenia. A tu chodzi o to, żeby w rzeczywistości małżeńskiej trwać. Na tym polega przysięga wierności i tego, że nie opuści się współmałżonka aż do jego śmierci. Na dobre i na złe. Ja słyszałem niedawno o pewnym procesie rozwodowym, jaki wytoczyła jakaś kobieta swojemu mężowi. Obydwoje powyżej 60. Pytają tę panią, dlaczego chce się rozwieść. No bo on jest już chory i stwarza problemy dla mnie. I co więcej, sąd się w pierwszej przynajmniej instancji przychylał do jej opinii. No bo on jest ciężarem, to kończmy ten związek. Tak myśli świat. Taka jest moda. A tymczasem małżeństwo polega właśnie na tym, że jestem z tobą na dobre i na złe, otwierając się ciągle na pomoc Bożej łaski i od Chrystusa i Jego krzyża także, czerpiąc siły do zmagania się z niekiedy bardzo trudną codziennością. Ale to jest miłość, a nie uczucie. I jeszcze, czego zabrakło w tych pytaniach, tam nie ma w ogóle mowy o tym, że współżycie kobiety i mężczyzny jest jakoś związane z możliwością prokreacji. Raczej tutaj można się domyślać, chodzi o to, żeby było dzisiaj dobrze, przyjemnie i zabawowo. Bez myślenia o tym, że przecież życie małżeńskie nie jest zabawą i że jest związane właśnie w ten wielki Boży zamysł miłości, która rodzi nowego człowieka. Co oznacza dojrzałość do małżeństwa? Jak ją dzisiaj rozumieć? Mężczyzna lat 23. Myślę, że odpowiedź na to bardzo ważne pytanie jest stosunkowo prosta w świetle tego, co mówiliśmy dotychczas. Mianowicie dojrzałość do małżeństwa to jest nie tylko dojrzałość biologiczna, która zresztą zgodnie z rozwojem naturalnym, czy to dziewczyny, czy chłopca, ma miejsce dużo, dużo wcześniej niż wiek, w którym zgodnie z prawem można zawrzeć związek małżeński. Dojrzałość do życia małżeńskiego, a dalej rodzinnego, wiąże się z pewną dojrzałością osobowościową, to znaczy z gotowością już, czy dojrzałością już, do tego, by umieć żyć w prawdzie i miłości. I to miłości jeszcze także tej, której wzór dał nam Pan Jezus, miłości agape, czyli bezinteresownej, będącej darem z siebie dla drugiej osoby, a gdzieś w głębi jeszcze za tym wszystkim musi się kryć dojrzałość do ponoszenia odpowiedzialności. Nie tylko za siebie, ale za tę drugą osobę, która mi oddała swoje życie, za współmałżonka, która dała mi się w darze, żeby żyć razem. I oczywiście dalej gotowość ponoszenia odpowiedzialności za dzieci, za ich rozwój. Znowu nie tylko czysto biologiczny, ale duchowy, religijny, żeby swoją postawą być w jakiejś mierze jak święty Józef, opiekun. Ten, który na swoich barkach dźwiga odpowiedzialność za małżonkę i jej dziecko. W przypadku normalnych rodzin, mówię tutaj o tych rodzinach, które w tym momencie zasadniczo różnią się od rodziny nazaretańskiej, za nasze dziecko. To już nie jest tylko dziecko Maryi, Jezus, za którego był odpowiedzialny święty Józef, ale odpowiedzialność za nasze dziecko, za nasze dzieci.
Jeżeli te wymogi są spełnione, można mówić, jest się już dojrzałym, by wejść w związek małżeński. Dlaczego jest tak ważny kontakt między rodzicem a dzieckiem? Kobieta lat 18. Znamy to czwarte przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Obowiązek jakiegoś wielkiego szacunku, które dzieci muszą mieć i okazywać swoim rodzicom, i matce, i ojcu. Ale to przykazanie trzeba rozumieć także w odwrotnym kierunku. Rodzice muszą czcić własne dzieci. Takie sformułowanie znajdziemy właśnie w liście do rodzin. I tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć ten szczególny rodzaj czci, jaką rodzice powinni swoje dziecko czy swoje dzieci obdarzać. To znaczy wychowywać je do pełni człowieczeństwa. Obdarzać to dziecko całą swoją miłością i troską wychowawczą. I to jest coś niezwykle ważnego dla dziecka, ale też z drugiej strony właśnie to, że jest dziecko, to ono stanowi jakąś wielką szansę rozwoju dla rodziców. I tutaj trzeba mówić o każdym dziecku. Wyraźnie to podkreśla Jan Paweł II w liście do rodzin, bo ta cześć, ta miłość wychowawcza, którą rodzice powinni okazywać dziecku, odnosi się nie tylko do dzieci zdrowych, ale także do ułomnych, niepełnosprawnych, czy to fizycznie, czy umysłowo. I tutaj się odniosę do pewnego wydarzenia, które miało miejsce przed iluś tam laty, kiedy bliscy moi przyjaciele po raz kolejny mogli cieszyć się dzieckiem i naraz się okazuje, że jest to dziecko z zespołem Downa. I mówią mi o tym z pewną troską, może jakimś zawstydzeniem, ludzie wykształceni. Wydawałoby się, że wszyscy mogą się cieszyć, znaczy wszyscy inni mogą mieć właśnie te problemy, ale oni nie. I teraz coś takiego. A ja im mówię wtedy, to prawda, stajecie wobec wielkiego wyzwania, ale zobaczycie wkrótce, jak to dziecko sprawi, że pokażą się w was takie pokłady miłości i człowieczeństwa, o których byście w ogóle nie myśleli, gdyby nie dziecko właśnie z taką ułomnością. Dotknąłem nieoczekiwanie jakiejś czułej struny. Ta matka powiedziała, wiesz, ja właśnie tak to przeżywam. Ja to już tak przeżywam. Nigdy bym nie sądziła, że mogę być taka. Dobra, opiekuńcza, szlachetna. Dzięki dziecku. Dzięki takiemu dziecku. I w świetle tego doświadczenia, bardzo konkretnego, które zapewne można odnieść do wielu, wielu innych podobnych sytuacji, widzimy, jak nieludzkie jest to dążenie, żeby już w łonie matki zabijać dzieci, które w wyniku badań prenatalnych są określane jako już jakoś chore. Nieludzkie to wszystko. Nie mówiąc już o tym, bo są też takie przypadki, ja też je osobiście znam, że matce mówiono, usuń, to dziecko twoje będzie chore, a potem się okazuje, że jest cudownie zdrowe. A ona, jak sobie wyobrazi dzisiaj, co to by była za tragedia, gdyby poszła za głosem tych lekarzy, to ją ogarnia przerażenie. Co mogłaby zrobić, idąc właśnie za głosem
takich ludzi, a nie słuchając Pana Boga, który zawsze się będzie upominał o życie każdego człowieka, bo każdy człowiek jest przecież przez Boga chciany, bo na Jego obraz i Jego podobieństwo powołany do życia. Wielu z nas, młodych ludzi, ma problem z pornografią. Czy to może mieć wpływ na nasze ewentualne przyszłe życie w małżeństwie? Mężczyzna, lat 24. Pornografia jest dzisiaj szczególnym problemem, zwłaszcza gdy chodzi o łatwość dostępu poprzez internet, jak wiemy. Ale przecież wiemy także, że pornografia to czysto przedmiotowe traktowanie nawet nie drugiej osoby, ale ludzkiego ciała. Jakby się zapominało o tym, nie chciało widzieć, że ludzkie ciało jest czymś świętym, bo nie można człowieka oddzielić, tak jakby chciał kiedyś Kartezjusz, osobno duszę, osobno ciało. Jesteśmy jedną wewnętrzną całością, uduchowionym ciałem, ucieleśnioną duszą, jak się dzisiaj częstokroć mówi. Nie mówiąc już o tym, że u świętego Pawła czytamy, że czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego? A w pornografii właściwie to wszystko jest skasowane, mówiąc językiem troszkę komputerowym. Nie ma tego, jest przedmiot, jest traktowanie ludzkiej cielesności w sposób całkowicie urągający poczuciu godności i intymności. To w jakiejś mierze traktowanie ludzkiego ciała na sposób ciała zwierząt. Niektórzy sądzą, z tych wybitnych, współczesnych myślicieli, że właśnie jednym z przejawów czy kryteriów człowieczeństwa, tym, co nas różni od zwierząt, jest poczucie wstydu. I że wstyd jest czymś bardzo ważnym. Pornografia to zabija. I łatwo sobie wyobrazić, że zwłaszcza częsty kontakt z obrazami o charakterze pornograficznym mogą prowadzić do zaburzeń osobowościowych i potem do tego, że i samo życie małżeńskie, jeśli do niego by doszło, będzie naznaczone właśnie tym wewnętrznym rozchwianiem i brakiem szacunku do wymiaru cielesnego współmałżonka. I dlatego to jest czymś bardzo niebezpiecznym, w kategoriach moralnych jest grzechem. A w gruncie rzeczy chodzi o jedno, żeby tutaj zrozumieć, iż Kościół tak negatywnie oceniając pornografię, stoi po stronie człowieka dla jego dobra, tego, które jest teraz i tego, które będzie w przyszłości. Dlaczego Kościół zakazuje antykoncepcji przed ślubem? Przecież jesteśmy jeszcze wtedy nie gotowi na dzieci, a chcemy się poznać. Kobieta, lat 19. Co jest złego w antykoncepcji, na przykład w prezerwatywach? Dlaczego metody naturalne nie są grzechem? Przecież też w przemyślany sposób nie dopuszczają do poczęcia. Nie każdego stać, aby zapewnić dobry byt kilkorgu dzieciom. Czy antykoncepcja czyni komuś krzywdę? Kobieta, lat 19. Najpierw by trzeba powiedzieć znowu. Kościół w swoim nauczaniu jest po stronie człowieka, a nie przeciwko niemu. Po drugie, jest coś tak niebezpiecznego, jak to, co można by nazwać mentalnością antykoncepcyjną. Jest cały pasus poświęcony tej mentalności antykoncepcyjnej w najnowszym dokumencie, jaki został opublikowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Myślę tutaj o dokumencie noszącym tytuł o wyzwaniach bioetycznych
przed którymi stoi współczesny człowiek. Wiemy, że problem antykoncepcji i jego zła dla dobra człowieka, dla miłości małżeńskiej, został, dla prokreacji oczywiście też, został bardzo szeroko, jasno przedstawiony przez Pawła VI w jego słynnej encyklice Humanae Vitae z 1968 roku. I że od samego początku wiele stwierdzeń zawartych w tej encyklice budziło gwałtowny sprzeciw. Mniej lub bardziej inspirowany przez lobby bardzo silne przecież antykoncepcyjne, które jest w świecie, które ma się całkiem dobrze właśnie z produkcji środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Warto, myślę, w tym momencie przeczytać fragment tego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski, bo w kilku zwięzłych zdaniach daje najpierw pewien opis tego, czym jest ta mentalność antykoncepcyjna, a potem teraz wskazuje na wyraźne, negatywne skutki tego, jeśli nawet, jak pisze się w dokumencie, nawet niektórzy katolicy tej mentalności antykoncepcyjnej ulegają. Cytuję. Nawet katolicy tracą chęć bycia rodzicami kolejnych dzieci, zamykają się na życie. Z pomocą niemoralnych środków przeciwpoczęciowych lub wczesnoporonnych, czy wręcz ulegają pokusie jednego dziecka. W ten zaś sposób nie tylko przyczyniają się do pogłębiającego się kryzysu demograficznego, ale również ograniczają swój rozwój duchowo-moralny, zapominają o przyszłości własnej rodziny oraz ryzykują starość spędzaną w samotności. Antykoncepcja to nie jest tylko zatem problem tego, co teraz. To jest problem, kim my się stajemy jako małżonkowie, traktując życie małżeńskie w kategoriach tego, co się nazywa seksem, a oddzielając ten seks od prokreacji. Tu jest jakieś szczególnie głębokie pęknięcie. Boję się, że ono się pogłębia w mentalności współczesnej, zwłaszcza zachodniej. Co prowadzi do znanych nam także w Polsce coraz bardziej pogłębiających się problemów demograficznych. Badania demograficzne, one są przecież wynikiem nauk eksperymentalnych. To nie dywagacje metafizyczne. Badania demograficzne wyraźnie wskazują, co się stanie z polskim czy zachodnim społeczeństwem, jeżeli pójdzie dalej tą drogą. Łatwo sobie wyobrazić, bo statystyki o tym mówią, tylko nie formułują tego, co teraz powiem, w sposób tak jednoznaczny. Łatwo sobie wyobrazić, że czy to Europa, czy Stany Zjednoczone za kilkadziesiąt lat będą przestrzeniami, w którym żyją różni ludzie, różnych ras, kultur i obyczajów, i na tych terenach, w rezerwatach pokazuje się białych, którym daje się, żeby się w tych rezerwatach dobrze czuli, czy to właśnie prezerwatywy, czy narkotyki. Bo tak się stanie, jeżeli tak będzie się traktowało życie małżeńskie. Zapomina się przecież w tym wszystkim znowu o wizji małżeństwa, jaka tkwi, jak Pan Jezus mówił, u samych początków. Wtedy, kiedy Bóg stwarzał kobietę i mężczyznę, ich obojga na swój obraz i swoje podobieństwo. Bądźcie razem, rozmnażajcie się. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Wszystko razem jest ważne. Pozbawienie siebie
w imię przyjemności czy użycia jednego z tych elementów prowadzi do katastrofy. Nie mówiąc już o tym, że antykoncepcja tak pojęta prowadzi także do instrumentalnego traktowania drugiej osoby w życiu małżeńskim. A tutaj chodzi o głęboką, osobową miłość i dar z siebie, co wiąże się oczywiście z tym szerokim, odpowiedzialnym otwarciem się i na cykl biologiczny kobiety, i na konieczność czasowej wstrzemięźliwości małżeńskiej. Bo to razem wszystko mieści się w tym, co się zwykle określa poprzez miano czystości życia małżeńskiego.